To jest 30 lat różnicy, dokładnie tamten odcinek powstał w 1985 roku i tyle lat służył dzieciom. To różne odcinki były. Dzieci małych, starszych, reanimacja też swego czasu była dziecięca. W tej chwili właśnie ten odcinek wyremontowany po 30 latach, po tym jak bardzo długo czekaliśmy, prosiliśmy o remonty, bo dzieci były naprawdę w warunkach, których już dzieci nie powinny widzieć, zwłaszcza jak słyszeliśmy od pana ministra, dziecko jest najważniejsze. Nowy oddział, jest to w zasadzie pierwsza część remontu, została wyremontowana część pododcinka dzieci starszych, i dobudowany został łącznik do pokojów, do gabinetów takich administracyjnych. I to zostało wyremontowane, tak jak widać, jest piękne, nowe, zgodnie ze wszystkimi standardami. Mamy tutaj 8 sal, w których będą leżały nasze dzieci. Oczekujemy na nowe łóżka, które już będą w poniedziałek. Mamy wszystkie nowe sanitariaty, przystosowane są one również do osób niepełnosprawnych, do dzieci niepełnosprawnych. Mamy piękną świetlicę, piękne gabinety, zapraszamy zobaczyć. Ale jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy nas wspomogli. Ja tu cały czas wspominam, że oczywiście panu dyrektorowi, wszystkim, którzy jednak znaleźli pieniądze na remont naszego oddziału, jak również rodzicom, którzy nam składali się, kupując cegiełki z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, za które kupiliśmy bardzo dużo rzeczy. Oczekujemy na wyremontowanie tego drugiego odcinka, bo na razie będziemy niestety musieli tutaj się mieścić wszystkie dzieci, czyli dzieci małe i starsze, czyli około 30 dzieci tak leczymy zwykle, a wiadomo, że każde dziecko jest rodzicem, przynajmniej te młodsze dzieci, także będziemy tutaj troszeczkę może ściśnieni, ale mam nadzieję, że zgodnie z zapowiedzią do końca stycznia będzie zakończony cały remont, będzie wyposażenie i wtedy zapraszam, będzie wyglądało jeszcze lepiej. Jesteśmy na oddziale pediatrycznym, gdzie realizowaliśmy tą modernizację w ramach pakietu małego dziecka. To jest pierwszy etap modernizacji, który dobiegł końca. Już w poniedziałek tutaj znajdą się nowi pacjenci. Wykonawcy przekażemy następny plac budowy i jest deklaracja wykonawcy, że na przełomie pierwszego, drugiego kwartału całość inwestycji zostanie zakończona. Mówimy tutaj o oddziale pediatrycznym, o oddziale neonatologicznym oraz o wymianie 3 wind. Całość koszt to jest 5 800 000. Mówimy tu o pełnym zadaniu, oddziale neonatologicznym, oddziale pediatrycznym, jak również o wymianie tych wind. Kolejne oddziały czekają. Chcemy, tak jak wspomniałem o tym pakiecie, w następnym okresie wyremontować oddział ginekologiczno-położniczy z blokiem porodowym. Tu chcemy to zadanie realizować w ramach współpracy transgranicznej ze szpitalem w Mariampolu, który chce realizować, modernizować oddział pediatryczny. My mamy oddział pediatryczny wyremontowany, oni nie mają, ale mają za to oddział ginekologiczno-położniczy wyremontowany, a my nie mamy. Stąd przygotowujemy taki wspólny wniosek i myślimy, że uda nam się pozyskać środki, zrealizujemy pełen ten pakiet małego dziecka. Ranga tego szpitala rośnie. Jego znaczenie w tym regionie północno-wschodnim jest znaczące. Szpital ten odzyskuje swoją pozycję. Chcą tu pracować nowi lekarze, nowy personel. Wracają pielęgniarki z zagranicy, które przychodzą do nas do pracy. Przychodzą młodzi lekarze, rezydenci na specjalizację, jak również i lekarze specjaliści. Pozyskujemy kadrę do współpracy, nawet profesorską, która bardzo chętnie tutaj widzi swoje miejsce i chętnie współpracuje z nami. A najważniejsze, że są wypracowane nowe procedury, nowe metody leczenia, którymi możemy śmiało się chwalić i nie mamy żadnych kompleksów, nawet wobec szpitali dużo wyższej rangi. Jakie plany na najbliższe 30 lat? No, stworzyć taki szpital, gdzie każdy pacjent będzie wychodził z uśmiechem, zadowolony, wyleczony w pełni. A myślę, że to się przeniesie również na nasz personel, który będzie również usatysfakcjonowany z tego, co robi i będzie miał tą satysfakcję między innymi finansową.